Czy rzymscy katolicy naprawdę modlą się do świętych? Tak, takie pytanie. Nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi od moich katolickich przyjaciół na temat modlitw do świętych. Wydają się mieć ambiwalentny stosunek do tego tematu. Niektórzy przyznają, że modlą się do Marii, podczas gdy inni temu zaprzeczają. Jaka jest prawda? Więc odpowiedź nie jest zaskakująca, że znalazłeś ambiwalencję. Rzymscy katolicy, rzymskokatoliccy apologeci generalnie zaprzeczają, że modlitwy są ofiarowywane Maryi i świętym i upierają się, że tylko proszą Maryję i świętych, aby mogli się za nich modlić, aby się za nich modlili, tak jak można poprosić przyjaciela. To oszustwo jest promowane szeroko i energicznie, aby odeprzeć słuszną krytykę ze strony wszystkich nierzymskich katolików na ten ważny temat. Na przykład, niedawny duży artykuł zamieszczony na okładce oficjalnego magazynu Stowarzyszenia Księgarzy Chrześcijańskich zawierał następujące stwierdzenie. Rzymscy katolicy proszą tylko świętych, by modlili się za nich, tak jak my prosimy żyjących, by modlili się za nas. Autor, sam będąc rzymskim katolikiem i profesorem uniwersyteckim, z pewnością wiedział, że nie mówi prawdy. I dlaczego Stowarzyszenie Księgarzy Chrześcijańskich, Christian Booksellers Association, organizacja rzekomo ewangeliczna, nie rzymskokatolicka, miałaby przekazywać takie błędne informacje? Oto tylko kilka faktów. Rozważmy przede wszystkim modlitwę Ojca Świętego Papieża na rok Maryjny 1988 rok. To jest po prostu tytuł, dlatego tak to podałem. To jest w cytacie, to nie jest moja myśl, więc cytuję. Modlitwę Ojca Świętego, czyli papieża na rok Maryjny 1988. Była to oficjalna modlitwa wszystkich rzymskich katolików do Maryi na cały rok 1988 i pochodziła od najwyższego autorytetu w kościele rzymskokatolickim. Papież Jan Paweł II ani razu nie poprosił w niej Maryi o modlitwę za rzymskich katolików. Zamiast tego prosił ją, aby zrobiła to, co musiałaby zrobić jako Bóg, aby pocieszała, prowadziła, umacniała i chroniła całą ludzkość. Jego modlitwa kończyła się słowami: podtrzymuj nas, Dziewico Maryjo, na naszej drodze wiary i wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Maryja tak wielka jak Bóg i bardziej współczująca z tego się wyłania. Aby Maryja mogła prowadzić i chronić całą ludzkość oraz wspierać wszystkich rzymskich katolików na ich drodze wiary, musiałaby być wszechmocna, wszechobecna i wszechwiedząca. Jakich nadprzyrodzonych mocy wymagałoby od niej wysłuchanie milionów modlitw jednocześnie w setkach różnych języków i dialektów, aby zachować je wszystkie w swojej pamięci i odpowiedzieć na nie wszystkie swoją mocą. Co więcej, bluźnierstwem najgorszego rodzaju jest proszenie Maryi o zbawienie, które sam Pan Jezus Chrystus już zapewnił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, a teraz oferuje za darmo przez swoją łaskę wszystkim, którzy w Niego uwierzą. W Denver na zakończenie niedzielnej mszy świętej z okazji Światowych Dni Młodzieży w sierpniu 1993 roku znowu Jan Paweł II powierzył całą młodzież i cały świat opiece i prowadzeniu Maryi. Papież ponownie modlił się do Maryi, prosząc ją, by dokonała tego, co musiałaby uczynić jako bóstwo. Tak, taka była modlitwa. Maryjo, nowego Adwentu, błagamy Cię o opiekę nad przygotowaniami, które teraz rozpoczną się do następnego spotkania Światowych Dni Młodzieży. Maryjo, łaski pełna, Tobie zawierzamy następne Światowe Dni Młodzieży. Maryjo, wzniesiona do nieba, Tobie zawierzamy młodzież świata na cały świat. I cytat pochodzi z NRI Trumpet, październik 1993 roku, strona
XIV. Rzymscy katolicy proszą tylko Maryję, by się o nich modliła. Tak nie jest. Jeśli prosi się o modlitwę przyjaciela, nie mówi się: błagam o Twoją opiekę i powierzam Ci cały świat. Jednak takie prośby, które tylko Bóg mógłby spełnić, są typowe dla rzymskokatolickich próśb kierowanych do Maryi, która jest wywyższona do wszechmocy i przypisuje się jej opiekę nad wszystkimi, którzy jej ufają. Zarówno nowy katechizm Kościoła katolickiego, czyli oficjalna książka wyznania rzymskokatolickiego zatwierdzony przez Watykan, jak i Sobór Watykański II, odnosząc się do Maryi jako Matki Bożej, do której opieki wierni uciekają się we wszystkich niebezpieczeństwach i potrzebach. Po co uciekać się pod jej opiekę, skoro ochrona Boga jest dostępna? A jeśli ta rzymskokatolicka Maryja rzeczywiście może chronić wszystkich rzymskich katolików przed wszelkimi niebezpieczeństwami i zaspokajać wszystkie ich potrzeby, to musi być co najmniej tak wielka jak Bóg. Co więcej, najwyraźniej jest uważana za bardziej sympatyczną niż Bóg, ponieważ co najmniej 1000 razy więcej modlitw jest ofiarowywanych Maryi niż Bogu i Chrystusowi razem wziętym. Maryja jest według tego poglądu Matką Boga, czy rzeczywiście? A więc tak, według rzymskokatolickiej teologii Jezus jest Bogiem, a ona jest Jego Matką, jest jednak Jego Matką tylko poprzez Jego wcielenie w rzeczywistości według Biblii. Jest Matką ciała, które Chrystus przyjął, gdy przyszedł na świat. A więc z punktu widzenia biblijnego Maryja nie jest Matką Boga. Oczywiście nie może być Matką wiecznego Syna Bożego, Chrystusa jako Boga, zanim stał się człowiekiem, ponieważ istniał on na wieczność przed narodzinami Maryi. Jednak modlitwy do Maryi, w tym o zbawienie, opierają się na jej wyobrażonym statusie Królowej Matki Niebios. I jeszcze jeden punkt tutaj się pojawia, czyli zbawienie przez Maryję nie jest możliwe. Najbardziej autorytatywna książka napisana na temat rzymskokatolickiej dziewicy Maryi jest autorstwa kardynała i uznawanego przez rzymskich katolików za świętego Alfonsa de Liguori, zatytułowanego Chwała Maryi. Jest wirtualnym kompendium tego, co wielcy święci Kościoła rzymskokatolickiego mają do powiedzenia o Maryi na przestrzeni wieków. Nagłówki rozdziałów są oszałamiające, przypisując Maryi atrybuty, cechy, zdolności, tytuły i funkcje, które należą wyłącznie do Chrystusa. Maryja, nasze życie, nasza słodycz. Maryja, nasza nadzieja. Maryja, nasza pomoc. Maryja, nasza orędowniczka. Maryja, nasza opiekunka. Maryja, nasze zbawienie. Powinno być całkiem jasne, że rzymscy katolicy są nauczani, aby zwracać się do Maryi nie tylko o nadprzyrodzoną ochronę, przewodnictwo i pomoc, które tylko Bóg może zapewnić, ale także o zbawienie, które tylko Bóg przez Chrystusa może zapewnić i w rzeczywistości już zapewnił. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i już się jest zbawionym. Oto typowa modlitwa do Maryi zaczerpnięta z popularnej książeczki z modlitwami maryjnymi, którą można nabyć w każdej rzymskokatolickiej księgarni lepiej zaopatrzonej. W Twoje ręce składam moje wieczne zbawienie i Tobie powierzam moją duszę, bo jeśli mnie chronisz, droga Matko, niczego się nie boję, nie od moich grzechów, ponieważ uzyskasz dla mnie przebaczenie, ani od diabłów, ponieważ jesteś potężniejsza niż całe piekło razem wzięte, ani nawet od samego Jezusa, mojego sędziego, ponieważ jedną modlitwą od Ciebie zostanie uspokojony, ale jednej rzeczy się boję, że w godzinie mojej pokusy mogę zaniedbać wezwania Ciebie, a tym samym zginąć nieszczęśliwie. Uzyskaj więc dla mnie przebaczenie moich grzechów. I autor tego bluźnierstwa jest Alphonse de Liguori, Chwała Maryi, Ojcowie Redemptoryści, 1931 rok, strona 82, 83, 94, 160, 169 i 70.
Różaniec, najczęściej powtarzana modlitwa do Maryi. Jako ostatni przykład setek, które można by podać, rozważmy różaniec. Jest to najbardziej znana i najczęściej odmawiana modlitwa rzymskokatolicka, powtarzana miliony razy przez wiernych na całym świecie. Każdego dnia kończy się ona tą ostatnią prośbą. Zdrowaś, święta królowo, matko miłosierdzia, nasze życie, nasza słodycz i nasza nadzieja, do Ciebie wołamy biedne, wygnane dzieci Ewy, do Ciebie wznosimy nasze westchnienia, żałobę i płacz w tej dolinie łez. Zwróć więc, najłaskawsza orędowniczko, swe oczy miłosierdzia ku nam, a po tym naszym wygnaniu ukaż nam błogosławiony owoc Twego łona Jezusa, o mądra, o kochająca, o słodka dziewico Maryjo. Same bluźnierstwa. Rzymscy katolicy nie tylko proszą Maryję, aby modliła się za nich, modlą się do niej. A dlaczego nie, skoro jest ona wszystkim tym, o czym mówi różaniec, naszym życiem i naszą nadzieją? Biblia mówi jednak, że Chrystus jest naszym życiem, bo tak mówi list do Kolosan, 3:4. I naszą nadzieją, bo tak mówi 1 Tymoteusza 1:1. Apostoł Paweł ponownie oświadcza, że błogosławioną nadzieją chrześcijanina jest chwalebne objawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bo tak mówi Tytusa 2:13. Apostoł Piotr potwierdza, że chrześcijanin otrzymał żywą nadzieję przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 1 Piotra 1:3. Biblia nigdy nie sugeruje, że Maryja jest również naszym życiem lub nadzieją. Chrystus jest więcej niż wystarczający. Czy oczy miłosierdzia Maryi rzeczywiście widzą wszystkich na świecie? Czy ta zdolność nie jest atrybutem samego Boga? Czy ona naprawdę jest matką miłosierdzia? Czyż Boże miłosierdzie nie istniało na długo przed narodzinami Maryi? Czytamy o Bogu mojego miłosierdzia w Psalmie 59, wersecie 17. Jesteśmy zachęcani do ufania w miłosierdzie Boga w Psalmie 52, wersecie 8 oraz w Łukasza 1, rozdział 78, werset. Ale nigdy w całej Biblii nie czytamy ani słowa o miłosierdziu Maryi wobec ludzkości. Ci, którzy znają Boże miłosierdzie, nie potrzebują miłosierdzia Maryi. Niezależnie od tego, w co wierzą poszczególni rzymscy katolicy, nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego i praktyka zdecydowanej większości jego członków stoi na stanowisku, na którym wynosi Maryję do pozycji, w której jest ona co najmniej zrównana Bogu pod względem mocy i jest uważana za znacznie bardziej przychylną niż on. Nic więc dziwnego, że setki milionów rzymskich katolików nieustannie modli się do Maryi o każdą potrzebę i pragnienie. I to jest kolejny powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Niech Bóg ci błogosławi.